To jest tragedia narodu polskiego, bo my tu sobie rozmawiamy, a któreś dziecko jest kolejny modyfikowane raz, genetycznie. Mnie o to chodzi. I również ty przez mechanizm w tej sytuacji mówisz o retrowirusach. Tak, mówię o retrowirusach. Więc wyobraź sobie, ja często daję taki przykład i to jak nas tam jacyś posłowie słuchają, chociaż nie tylko posłowie, słuchajcie. Gdybym przeleciał samolotem nad Warszawą, nad Sejmem, i rozpylił ciecz zawierającą retrowirusy, to byłaby to, to byłby to atak bronią biologiczną na Polskę. Bo to do tego się sprowadza. A my teraz pod rygorem administracyjnych kar każemy broń biologiczną wstrzykiwać w nasze dzieci. I to musimy zatrzymać, to szaleństwo, bo to jest coś okropnego. I nie mówcie mi tylko, że tego nie ma, bo ja nie mówię tego, bo sobie wystałem z palca, bo się rano obudziłem i mówię, chyba są te wirusy. Nie. Kiedy i teraz co się dzieje? Popatrz. Tak jak powiedziałeś, ja zaprosiłem panią dr Judy Majkowicz do Polski, żeby była na tej konferencji, którą zorganizowaliśmy, to dr Jarek Sachajko to robił. I wiem na 100%, że zaproszone było ministerstwo, że zaproszony był minister, że poszły zaproszenia do posłów, żeby jest jedna z niewielu osób na świecie, która jest prawdziwym ekspertem, nikt nie przyszedł. Za to powinniście siedzieć w więzieniu. W konsekwencji, że to kiedyś się stanie. Tak, mam nadzieję, że kiedy do tego dojdzie. Kiedyś dojdzie.